Dzień dobry, Joanna Sienkiewicz, witam w kolejnym wydaniu Wiadomości Górowskich. A oto co dla Państwa przygotowaliśmy. Dzień dziecka, zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej, integracyjny festyn w Worynach, zakończenie sezonu siatkarskiego. Dzień dziecka to święto dzieci na całym świecie. W Polsce ten dzień obchodzony jest 1 czerwca. Tak było też i w naszym mieście. Pracownicy Górowskiego Ośrodka Kultury zadbali o to, aby w tym dniu dzieci nie nudziły się. Ale wszyscy! Mucha, mucha, mucholocie! Nie słyszę, panie! Jak prawdziwy! Nie słyszę! Dzień dziecka to jeden z najweselszych i najbarwniejszych dni w roku. Cel, który przyświeca organizowaniu tego święta, jest jeden. Radość dzieci. Pokochaj bliźniego, pokochaj bliźniego, małego wielkiego, małego wielkiego, młodego starego, młodego starego, i jak siebie samego, jak siebie samego. Dyrektor Ośrodka Kultury postawiła na aktywność i tak na placu przy Stadionie Miejskim stanął kompleks dmuchańców. Po długim okresie pandemicznym w końcu udało się zorganizować pierwszy i nie ostatni, mam nadzieję, w tym roku festyn. Festyn został zorganizowany w ramach 23 Dni Rodziny oraz Dnia Dziecka. W czasie festynu można było korzystać z wielu atrakcji. Zostały rozdane nagrody w konkursach plastycznych zorganizowanych w ramach Dni Rodziny. W budynku szkoły podstawowej odbył się turniej szachowy. Mile spędzony czas podczas festynu pokazał, jak wielką i ważną wartością jest dla nas wszystkich rodzina. Zabawę sportowo-taneczną poprowadziło dwóch klaunów, Rupert i Rico. Ale trochę mieć kultury, zamiast walić z grubej rury, ale trochę mieć kultury. Dzieci i młodzież w rytm mniej i bardziej znanych utworów prezentowały swoje umiejętności taneczne. W zabawie najmłodszym towarzyszyli rodzice i opiekunowie, dla których dobry nastrój pociech jest najważniejszy. Impreza trwała kilka godzin, a zaproponowane atrakcje zachęciły dzieci do udziału w przyszłorocznej zabawie. Biały słonik, oczka czarne ma. Biały słonik, szczęście. 24 czerwca uczniowie i pracownicy szkoły podstawowej uroczyście podsumowali miesiące wytężonej pracy. Oficjalnie rozpoczęły się wakacje. Choć ostatnie miesiące przyniosły uczniom i nauczycielom wiele niewiadomych, to czerwiec zawsze kończy się tak samo. I wraz z zakończeniem roku szkolnego żegna się na uroczystych apelach ostatnie klasy. Mimo, że uczniowie większość czasu spędzili na lekcjach zdalnych, czas na edukację nie został wydłużony, a początek wakacji rozpoczął się zgodnie z planem. Odpoczynek, zasłużony odpoczynek, bo rok szkolny był naprawdę bardzo ciężki, bo właśnie te najstarsze klasy przebywały na nauczaniu zdalnym 7 miesięcy, to bardzo dużo, czyli większość czasu. Jak to w szkole? Bywa lepiej, bywa gorzej. Mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie, no oprócz oczywiście absolwentów, powrócą po wakacjach, wypoczęci, napełnieni energią, bo ten odpoczynek jest nam po prostu potrzebny. Udziela się trochę nerwowości takiej i pozytywnej, może i trochę i negatywnej. Niemniej jednak liczę na to, że większość, ogromna większość i uczniów, i nauczycieli, i rodziców jest już zadowolona z tego, że przed nami wakacje. Nowych absolwentów żegnał także burmistrz miasta. Bardzo trudny rok szkolny za nami. Mam nadzieję, że wakacje będą przyjemniejsze. Ja chcę bardzo podziękować górowskim nauczycielom za to, że potrafili w tak wspaniały sposób sprostać wyzwaniom nauczania zdalnego. Chcę pogratulować i podziękować rodzicom za cierpliwość. Wszyscy Państwo wiedzą, o czym mówię. A dzieciom chcę podziękować za pogodę ducha i za to, że udało im się przyswajać nowe pokłady wiedzy mimo tych wszystkich trudności. Z dobrych wiadomości na koniec roku to mam taką, że wrócą już do tej szkoły odnowionej, ponieważ jesteśmy już po przetargu, jeśli chodzi o remont szkoły podstawowej czy ulicy szkolnej. Ten remont będzie dotyczył także hali sportowej. Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym przywitają ich odświeżone mury, termomodernizowane,
za chwilę wejdziemy z wykonawcą, także to jest bardzo dobra wiadomość. No i jeszcze jedna rzecz, chcę pogratulować Górowskiej Oświacie zajęcia 6. miejsca w krajowym rankingu, jeśli chodzi o jakość zarządzania oświatą. I to jest wspólny nasz wysiłek, bo nie ukrywam, że to jest także wysiłek Urzędu Miasta, za co dziękuję naszym pracownikom, ale również pana dyrektora, pani dyrektor przedszkola. I okazało się, że wśród miast w Polsce udało nam się zająć to zaszczytne 6. miejsce. I myślę, że to widać. Myślę, że to widać w uśmiechach naszych uczniów. Wyjątkowa sytuacja sprawiła, że w tym semestrze uczniom trudniej było wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Mimo to młodzież dała radę. Burmistrz wręczył nagrody za najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Wyróżnienia odbierali uczniowie wraz z rodzicami. Za kilkuletnie reprezentowanie szkoły na arenie sportowej uczniowie otrzymali medale. Absolwenci przed opuszczeniem murów szkoły złożyli uroczyste ślubowanie. Zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym kraju. Więź między uczniami i wychowawcami przez kilka lat się wzmacnia. Nic więc dziwnego, że to edukacyjne rozstanie dotyka obu stron. Szkoła podstawowa to czas, który jest filarem późniejszego dorosłego życia. Rok zdalnej edukacji. Nasze dzieci, tak jak i my, musieliśmy przestawić się na to, na coś innego, na nasze życie przerodziło się w zupełnie inny świat. Nasze klasy zamieniły się w pokoje i z okazji zbliżających się wakacji chciałabym najpierw podziękować dzieciom za wytrwałość, za to, że dały radę, że były dzielne i życzyć im tak naprawdę szczęśliwych wakacji wszystkim dzieciom, a 8 klasom przede wszystkim tego, żeby nie zapominały o nas i żeby dążyły do własnych celów. Świeżo upieczonych absolwentów żegnali również siódmoklasiści. W niezwykle malowniczym i urokliwym miejscu, a mowa tu o Domu Pomocy Społecznej w Worynach, odbył się festyn integracyjny. Jak się okazało, był to dobry pomysł na rozpoczęcie sezonu wakacyjnego. Po ponadrocznej przerwie spowodowanej pandemią mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Worynach wreszcie spotkali się z uczestnikami Centrum Barka na wspólnym festynie integracyjnym. Dzisiejszy festyn to jest pierwszy festyn, kiedy wszyscy uczestnicy Centrum Barka z Górowa i Ławeckiego spotykają się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, który jest pełnym, pełnowartościowym domem. Mamy komplet mieszkańców, bardzo się z tego powodu cieszymy. Jest to okazja do pełnej integracji, pogoda dopisuje, wakacje się zaczęły, no i staramy się korzystać z tych pięknych okoliczności przyrody. Niepełnosprawność jest nieodłącznym aspektem współczesnego świata, a jej skutki uwidaczniają się we wszystkich dziedzinach życia – społecznego, zawodowego, rodzinnego, edukacyjnego i kulturalnego. Mimo działań podejmowanych przez państwo, samorządy i organizacje pozarządowe, w dalszym ciągu istnieje problem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, w którym funkcjonują. Powodem takiego stanu rzeczy są m.in. uprzedzenia i niewiedza na temat niepełnosprawności. Dlatego podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych są konieczne. Celem tego typu spotkań jest integracja ze społeczeństwem, nauka właściwego zachowania i współzawodnictwa, rehabilitacja i podnoszenie sprawności fizycznej, a także wspomaganie osób starszych i niepełnosprawnych w ich całościowym rozwoju. Fizycznym, intelektualnym, estetycznym i emocjonalnym. Dla osób, które wzięły udział w spotkaniu, była to również możliwość poznania nowych ludzi, odnowienie kontaktów ze starymi znajomymi oraz spędzenie czasu w miłej atmosferze.
Tego typu spotkania mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania mieszkańców DPS-u, mieszkańców Centrum Barka. Osoby te mają okazję spotkać się, miło spędzić czas w końcu tutaj razem, wspólnie na świeżym powietrzu, uczestniczyć w grach i zabawach integracyjnych. Podczas imprezy zostały zorganizowane różne konkursy i zabawy. Przygotowano dla obecnych wiele atrakcji. Z pierwszym występem po wielomiesięcznej przerwie bez prób wokalnych wystąpił zespół Promień. Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do takiego pięknego miejsca w Worynach, do domu opieki, w której po półtorarocznej przerwie ta pandemia nam uniemożliwiła spotkania się z mieszkańcami tego ośrodka, więc przyjeżdżaliśmy tutaj nie raz, ale niestety to był dopiero pierwszy występ po półtora roku i spotkanie się z instruktorem i to jeszcze oczywiście nowym. I dziękuję za to, żeśmy się tu po prostu znaleźli. Atmosfera bardzo miła. Chciałam podziękować jeszcze za miłe przyjęcie nas i gromkie brawa i za pyszne jedzenie dla pań, które przygotowały dzisiaj na ten uroczystość. Dziękuję bardzo. Szczęście zamyka się moje. Spotkanie zakończyło się śpiewaniem ludowych przyśpiewek. Team Kresowia zakończył sezon 2020-2021 turniejem, w którym wzięło udział 6 drużyn. Koniec maja miał w Górowie siatkarski charakter. Tradycyjnie już w hali sportowej przy ulicy Szkolnej spotkali się pasjonaci piłki siatkowej. Siatkarze Team Kresowia postanowili podsumować zakończony już sezon 2020-2021 damsko-męskim turniejem siatkówki. Na boisku spotkały się 3 żeńskie i 3 męskie drużyny. W turnieju kobiecym rywalizowały ekipy Kolor Team Bartoszyce, Belfer Szczytno oraz Fortunaty. W turnieju męskim gospodarze rozdzielili się na 2 ekipy – Team Kresowia Górowo i Ławeckie oraz Team Kresowia plus 35. Stawkę uzupełnili Nocożercy Olsztyn. W turnieju męskim pierwsze miejsce wygrywając oba mecze zajęła drużyna gospodarzy – Team Kresowia Górowo i Ławeckie. Drugie miejsce zajęli goście – Nocożercy Olsztyn, a trzecie Team Kresowia plus 35, w której zagrali zawodnicy powyżej 35 roku życia. W turnieju kobiecym pierwsze miejsce zajęła drużyna Kolor Team Bartoszyce, drugie miejsce zajęła drużyna Belfer Szczytno, a trzecie drużyna Fortunate. Przy okazji poturniejowego spotkania siatkarze Team Kresowia wybrali najlepszego zawodnika minionego sezonu. Najbardziej wartościowym zawodnikiem wybrany został przez kolegów z drużyny rozgrywający Mateusz Grzywiński. Dziękuję za uwagę. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Do zobaczenia we wrześniu.